Ogromna kraksa na TDF. Co on zrobił? Ogromna kraska podczas Tour de France. Zawinił nieodpowiedzialny kibic. Do dwóch wielkich kraks doszło podczas pierwszego etapu rozpoczętego w sobotę wyścigu Tour de France. Pierwszy spowodowała jedna ze stojących przy trasie kibicek, do drugiej doszło tuż przed metą etapu. Do kraksy doszło na wąskiej drodze, około 50 km przed metą. Kibicująca kolarzom kobieta wystawiła do kamery dużą planszę i w tej właśnie chwili nadjechał zwarty peleton. Najpierw upadł Tony Martin Team Jumbo-Visma, a po nim kolejni kolarze. Wielu z nich ucierpiało, na zdjęciach widać połamane rowery. Z wyścigu musiał się wycofać Jascha Sutterlin Team DSM. Do drugiej kraksy doszło na 6 km przed metą etapu. Ucierpiał w niej m.in. czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Chris Froome Israel Startup Nation, który startuje w wielkiej pętli, po raz pierwszy od 2018 roku. Ostatecznie pierwszy etap wygrał Francuz Julian Alaphilippe, zdobywając żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski Ineos Grenadiers zajął 80. miejsce, tracąc 3.30. Rafał Majkała Team Emirates poniósł większe straty. Trasa Tour de France liczy 3414 km. Po raz pierwszy w historii kolarze w trakcie jednego etapu dwukrotnie będą się wspinać na Mount Ventoux 11. odcinek. Najtrudniej zapowiadają się 17. i 18. etap w Pirenejach. Meta pierwszego znajduje się w Saint-Lary-Soulan, gdzie zwycięstwa odnosili Zenon Jaskuła 1999 i Majka 2014. W programie są dwie jazdy indywidualne na czas. Druga odbędzie się przedostatniego dnia i zapewne rozstrzygnie o kolejności na podium w Paryżu.